Zakochanie może wpływać na seks, ale niekoniecznie. Jest taka badaczka Stella Resnik, która napisała książkę, której niestety nie ma w języku polskim, której tytuł brzmi Heart of Desire, czyli Serce Pożądania. I ona wyodrębnia takie osoby, które mają tendencję do tego, że w momencie, kiedy się zakochują, to automatycznie tracą pożądanie. No i wówczas praca terapeutyczna polega na tym, żeby zbliżyć te dwie jakości w człowieku. To znaczy to, że w momencie, kiedy się zakochują, w jaki sposób spowodować, żeby ta bliskość nie przerażała do tego stopnia, żeby ten seks był dalej atrakcyjny. Ale to jest jakaś taka jedna strona medalu, ponieważ z badań wynika, że dla osób, które się zakochują, jakość seksu rośnie. To znaczy, że zwłaszcza dla kobiet, w momencie, kiedy budowana jest relacja w oparciu o zaufanie, o ciepło, o bliskość i o poczucie bezpieczeństwa, wówczas no nie tylko kobiety, ale również mężczyźni dają sobie przyzwolenie na więcej, ze względu na to, że mogą odkrywać siebie powoli. To znaczy, jak pomyślimy o takiej sytuacji, że dwoje kochanków spotyka się po raz pierwszy, wówczas są dla siebie tak jakby trochę odkrywcami nowych kontynentów, więc nie wiedzą, jak daleko w głąb lądu mogą się udać i na jakie niebezpieczeństwa natrafią. Więc w momencie, kiedy zaczynamy poznawać te lądy coraz lepiej, też wiemy, czego można spróbować, czego nie można próbować. I zresztą bardzo ważna jest też komunikacja w relacjach i dowiadywania się więcej i więcej o tym, co się podoba drugiej stronie. I myślę, że osoby w takich relacjach stricte seksualnych też mają taką motywację, żeby się dowiadywać, co dla drugiej strony jest przyjemne. Jednak w relacjach takich romantycznych, nastawionych na długoterminowość, ta motywacja może być wyższa, no bo też powiem, może to tak zabrzmi kolokwialnie, że jest więcej do stracenia, ale właśnie jest więcej do zyskania, ponieważ jeżeli wiem, że z tą osobą chcemy spędzić jakąś dłuższą część naszego życia, wówczas zależy nam na tym, żeby nie przymykać oka na jakieś rzeczy, które się dzieją i które nam przeszkadzają, tylko warto jest o tym rozmawiać od samego początku, żeby później uniknąć nieporozumień.